Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica. Jak obiecałem, w następnym odcinku zwiedzamy Fort Asgarn. Stój! Tylko ludzie na służbie króla mają dostęp do zamku i tylko na osobiście polecenie samego Lorda Hagena. Mam rozkaz od Lorda Hagena. Oto one. Tak, rzeczywiście, dobrze, możesz wejść. Weź ten klucz do wyciągnięcia, który otworzy ci przejście prowadzące do fortu. Tylko nie stwarzaj problemu, zrozumiałeś? Hej! Tam, u góry! Opuścić bramę! Przechodź. No. Dziękuję. Rycerz? Zamknij się. Czy coś w ogóle tutaj jest? Chyba nie. O, chociaż można sobie sprawdzić. What the fuck? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. No dobra. A nie, jest mięso kopacze jedno. Jest, jest, jest. Coś tu już opłaciło się strasznie. Dobra. I idziemy. Nie mówię przecież niczego nowego. Fort Asgarn. Raz paladynów. Zwiedzamy tych nowych. A których w Gothicu nie ma. Ze szok. No tak, tu jest już od razu ten fort. Czy chciałbym od razu do niego wchodzić? Powiedzmy, że póki co nie. Ponieważ chciałbym sobie powyzbierać. No tak. Jest wygląd, jak może się przycinać. Dobra, robimy zapiskę. Najważniejsze, żeby sobie przyjechać i powyzbierać fanty. Lajtowo. Ognista strzała, ścierwojad. Dobra. Oj, zabijanie tych przeciwników, ale patrzcie, że w ogóle many nie zużywam. No. Dobra. Stary ścierwojad. Ja bym chciał jeszcze tamtych złapać. No po prostu zginam się w bólu. A masz. Głupi ścierwojad. Dobra. Ja by nie patrzeć, że tutaj setkę doświadczenia zdobyliśmy. Tylko sporo, sporo nam brakuje. Co bądź. Ile ja mam punktów nauki? 14. To stanowczo za mało, póki co. Ale widzę, że tutaj leśnie, te skórzane mieszki, to w ogóle jakieś sporo fantów tutaj jest. I jeszcze są ścierwojady? Może nie mam ognistą burzę. Masz. I dobra. Plus 14. Dobrze. Dobra. Gin ścierwojadzie. Nawet się nie przejmuję zbytnio. Ale 28 punktów doświadczenia. Patrzę, że niby teoretycznie nabijamy sobie ten bonus, żeby sobie zwiększyć tą maksymalną ilość many, to też jest dobre. Brełka magiczne rudy w takim miejscu, mikstura w takim miejscu, to w ogóle sensu nie ma, najmniejszego. Tam jest w ogóle plaża. Spoko, to na tą plażę się udamy. Fort Asgarn. Ja bym nie patrzył, że robili taką część wyspy. Korinis. Tylko, że dodali to jako w ogóle osobną lokację. No, pomysł ciekawy. No, zresztą, że oddali... że nie połączyli tych wszystkich lokacji, to też jest dobre, ponieważ no, mniejsza szansa, że gra się nam wykraszuje, czy coś, mniej błędów i tak dalej, nie? Sporo tutaj tych... A przynajmniej sobie życie jest tutaj zwiększe, to się opłacało tutaj przyjść.
Dobra. A co mnie to, że o tym nie wiesz? Powinieneś wiedzieć. Jak już... nie pamiętam, czy to na życie było trzeba 30 punktów nauki, czy... O, ciemny grzyb. Czy na wytrzymałość 30 punktów nauki? No kurczę, nie pamiętam. Totalnie. Sprzydałaby się ta informacja, no. Naprawdę by się sprzedała. Tam nic nie ma. Spoko. No, ciemne grzyby. Jak zawsze ta, jak zawsze na tak. Wbrew jego woli. Dobra, wiecie co, może pójdę do tego fortu Asgan, pogadę z paladynami. Ale... pierw, wiecie co, wyczyścimy sobie tutaj, a potem pójdziemy sobie na dół. No czemu by nie? Chodźcie, gnidy. O, nie ma kryta. A ja chciałem się uczyć już posługiwania się broni dwuręcznej. A tu się okazuje, że takie rzeczy można się jeszcze nauczyć. Będę się musiał dzwonić, w jaki sposób mogę zdobyć jakieś doświadczenie i hajs, bo sami widzicie, że... Tamto to wszystko sporo kosztuje. Masz, Nido. Nie będzie się przejmował, jak tyle money mi to zżera, to... Lajtowo. O, widzę, że w ogóle jakieś tam jakieś ścieżki są. Dobra, o, ścierwojad. Ma śmieciu. No. Gincie! Co, jeden spadł? A to wygląda. No i ten też spadł. Uuu, nie mam mięsa. O, i ciekawe, ile sobie mikstura w takim miejscu. No, ja pierdzielę. Sensu nie ma, żeby w takich miejscach były mikstury. Totalnie. Leśne, leśne. Nie no, ale tak swoją drogą ciekawe, o ile uda mi się zwiększyć statystyki tutaj. To jest nawet ciekawe. Muszę sobie jeszcze zrobić w punktach, z czego się muszę nauczyć, na co jeszcze muszę chować punkty nauki, bo może mi nie starczyć za niedługo. Na pewno daruję sobie tworzenie eliksiru zręczności, ponieważ zręczności sami siebie będziemy mieli sporo z tych wszystkich bonusów i tak dalej. Więc lajtowo, że tak powiem. Naprawdę lajtowo. Aha, tutaj jest to przejście, niby tam, na tą plażę. No, sprzedałoby się tam pójść. Sami widzicie, że tutaj chyba jest sporo tego zwierzęcia, to takiego słabego, na którym możemy sobie... nieźle... się wzbogacić po prostu, no tak mówiąc wprost. Te wszystkie skóry, kły, pazury itp. itp. Zresztą górniczą dolinę powinien już chodzić i tam wybijać wszystko co do joty. No na pewno sporo da. O tym było wiadomo od dawna. Już mi lepiej. Hej chłopcze, skąd przechowywasz? Przeszedłem przez przełęcz, a co jeśli jesteś zaskoczony? Zastanawiam się, czego ktoś taki jak ty szuka w forcie paladynów. Mam odpowiedzieć na to pytanie, czy po prostu pozwolić mi przejść? Nie, jeśli chcesz, to nie musisz odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, przechodź, tylko postaraj się nie zarażać pytaniami innych pozostałych paladynów. Oni tak od jakiegoś czasu są zbytnio przewrażliwieni. Musisz zrozumieć, że potrzebujemy tutaj dodatkowych problemów. Zobaczcie, co da się zrobić. Kim jesteś? Nazywam się Orto, jestem królewskim paladynem i pokornym sługą Minosa. Na czym polega twoja praca? Zadam ci pytanie. Powiedz mi, czym według ciebie zajmuje się królewski paladyn? Pojęcia nie mam, może ty mi powiesz? Królewski paladyn walczy ku chwale Inosy i króla.
Aha, ale z tego co widzę, to nie macie tu z kim walczyć. Niestety masz rację i bardzo mnie to martwi zresztą. Aha. Boże, cały ten spokój związany z nim nuda to najgorsze, z czym możemy... czym mamy do teraz do czynienia. Skoro tak, to dlaczego dalej tkwicie w tym forcie, a dlaczego nie wyruszycie na przykład do Górniczej Doliny? Z tego co wiem, tamtejszy paladyn wcale nie dopisuje nuda. Z przyjemnością, ale dopóki Lord Varus nie wyda takiego rozkazu, nie możemy opuścić fortu. Tak więc na razie musimy tu siedzieć i się nudzić. A to spróbuj znaleźć sobie jakieś zajęcie. Chłopcze, o tym ty mówisz, w tym forcie w ogóle nie ma zajęcia. Chociaż z drugiej strony to wcale nie jest taki głupi pomysł. Jaki? Cóż, z kilkoma chłopakami planujemy wyruszyć w głąb wyspy na polowanie. Mówią, że żyją tam bardzo bezpieczne stworzenia i tylko nie jestem do końca pewien, czy nasze plany się spełnią. A co stoi na przeszkodzie? Ech, fakt, że wydaje się mało prawdopodobnym, że Lord Varus pozwoli nam to zrobić. Skąd to wiesz? Czy rozmawiałeś już z nim na ten temat? Czy z nim rozmawiałem? Nie, chłopcze, nie zrobię tego. Nie znasz Varusa, jakby go znał, to byś nie zadawałbyś takich pytań. W takim razie może mnie się uda pomóc. Tobie? I to jest dobry pomysł. Naprawdę nic ci się nie stanie, jeśli zwrócisz się do niego z taką prośbą. Ty nic nie ryzykujesz. Powiedz mi, czy ty naprawdę postanowiłeś nam pomóc? Nie mówię ci przecież nic nowego. Tak, porozmawiam o tym z Varusem. Dzięki, przyjacielu, uratowałeś nas wszystkich. Zrobię to w mojej mocy. Dobra, z tym Varusem pogadamy potem. Witaj, kim jesteś? Zwoń mnie Fernando, nieznajomy. Co z tobą? Pierwsze widzę tak załamanego paladyna. Niestety, ale mógł temu powód. Widzisz, już od dawna nie mogę pić swojego ulubionego wina. Co, przegrałeś sobie złoto w kości i teraz nie masz czym zapłacić za drinki w tawernie? Niestety, ale mój problem jest o wiele poważniejszy. Widzisz, wedle mojej rodziny tradycji mężczyzna może pić wino tylko ze srebrnego naczynia. Swój puchar zostawiłem na statku w magazynie, jest ich kilka, ale dozorca Rey nie zgadza się ani jednego. Lord Varus nie wpuszcza nas z fortu, więc nie mogę kupić puchara nigdzie indziej. Mam przy sobie srebrny puchar. Naprawdę nie żartujesz? Możesz prosić ode mnie wszystko, co zechcesz. Zabierz go sobie, bo widzę, że zaraz zupełnie zwariujesz. Twoja szczodrość nie za granic, przyjacielu, ale nie mogę tak po prostu go przyjąć. Weź brukę czarnej rudy, to niezwykle czarny okaz. A w jakim winie gustujesz? Hahaha, zainteresowało ci to, nie? To wino nazywa się łzami szczęścia. Robi się je z najlepszych odmian winogron, dlatego jest niezwykle rzadkie i drogie. Na wyspie go nie znajdziesz. Więc skąd go wziąłeś? Nie, po pierwsze przepłynąłem z kontynentu, tam akurat jest ono sprzedawane, a po drugie dowiedziałem się, że pewien handlarz w mieście ma jeszcze niewielki zapas tego wina. Zdaje się, że zwali go Mateo, ale wątpię, by ci pomógł. Dlaczego? Wysłałem do niego człowieka, żeby kupił od niego wino. Zostało tam ledwie kilka butelek. Wysłałeś kuriera do miasta, więc po jakiego diabła nie nakazałeś jemu kupić ci ten puchar? Razem człowiek kupujący wino nie zbudzi podejrzeń. Za to średni puchar, pierwszy lepszy portowy pijak podarznie mu gardło. Chociaż mojego człowieka coś długo nie ma, oby wszystko było z nim w porządku. Słuchaj, nie mógłbyś sprawdzić, gdzie on jest? A ja kiedy tamten wróci, poczęstuję cię wyśmienitym winem. Mogę pójść do miasta i dowiedzieć się wszystkiego. Ile wina powinien dostarczyć ci kurier? To były wprost świetne podniesienie na duchu. Dokładnie dwie butelki. Dobrze, postaram się szybko to załatwić. Dobra. Już na sam start załatwiliśmy trochę misji. Rycerz. Za dużo tutaj jest tych dialogów. Cały czas słyszę te szumy. To mnie denerwuje. Lol. Rycerz? A wezmę ci. Chleb. Mleko! Jak najbardziej na tak. Za mleko mamy fajne bonusy. W ogóle ile tu macie tych skrzyń? Rycerz. No cieszę się, że chwała Inoszowi, ale... Pogrzeba mi to powiedziałeś? Rycerz? Lol. Rycerz? Zwój?
Skórzany mieszek, dobra. Ja chyba poza odcinkiem próbuję pootwierać te skrzynie. Jestem ciekawy, czy będą się czepiać. Chyba raczej tak. Rycerz, 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 rycerz. No nie wiem, czy tam coś może nie być przypadkiem. Łodego bagiennego ziela, węgiel, posążek Innosa. Łodego bagiennego ziela, akwameryn. O, opłaca się jak najbardziej. A, to jest tylko łóżko, dobra. Strzała. Dobrze. Można to było zrobić zupełnie ode mnie, nikt się nie przyświeca naprawdę niż zrobić. Aha, jakieś budyki. Boże, oni palą zielsko. W ogóle czemu tutaj jest rycerz? Nie rozumiem. Rycerz, rycerz. O, skórzany mieszek, piwo. Dziękuję, ludzie. Albo w nocy będę mógł to pookradać wszystkich ze skrzyń. Myślę, że warto byłoby spróbować, no. Potrzebuję hajsu, a hajsu. Rycerz, 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 rycerz. Tak, w ogóle... Aha. What the fuck? Chrząszcze. Co oni tutaj robią? Może to jest... Gdzie się załatwiają? Fuj! Idę stąd, idę stąd. Naprawdę w to wierzysz? Rycerz... Wiecie co, wolę sprawdzić, czy może jakiegoś NPC... NPC jakiegoś nie ma tutaj misji dla nas. Taki forcik. Niebo jest takie sobie. Rycerz. He, ale ja tutaj widzę naprawdę ciekawe rzeczy. Rzepa, rzepa, rzepa. Kiedy zrobię ten motlowu na bank? Kolejne rzepy. Dobrze, dobrze. Zbieraj busy. Właśnie, motlowu jest przydatny na takie sprawy. Aha, ty panie, będziesz trzeba jakiś klucz wykreślić. Lepiej, żebym cię już tam nigdy nie przyłapał. Co? Ale ja to nawet nie otworzyłem tego. What the fuck? A ja zapisu nie zrobiłem. Ale ja nawet tego nie otworzyłem. Naprawdę, tutaj znowu. Dobra, ludzie, to robię cięcie. Dobra, ludzie, no zrobiłem wszystko, sprawdziłem wszystkich i chyba nie mamy za bardzo tej misji już do zrobienia. Poza tym Warusem. Zrobię na osobnym save, na tak na wszelki wypadek. A, więc zbierałem sobie sporo fantów tutaj mają. Zatrzymaj się, ani kroku dalej. Ty chyba nie masz najmniejszego pojęcia, dokąd idziesz, prawda? A dokąd? Przed oblicze Lorda Warusa, naczelnika całego garnizonu, a także naszego dowódcy. Doskonale, jego właśnie potrzebowałem. Ale po co? Mam dla niego rozkazy dla Lorda Hagena. Rozkazy od Lorda Hagena? Właśnie, mam tu tak dalej stać, czy pozwolisz mi przejść? No dobrze, możesz przejść. Pamiętaj jednak, że jeżeli będziesz u Lorda Hagena, będziesz sprawiał mu jakieś problemy, to będę pierwszą osobą, która ci nauczy dobrych manier. Czy zrozumiano? Jasne. Rycerz, rycerz. A zabiorę ci wszystko, co? Posążek Innosa, posążek Innosa i... Witaj, godnie mago ognia. Mógłbym wiedzieć, czego ode mnie życzy sobie sługa Innosa? Jestem tu w imieniu Lorda Hagena. Przysłał się tutaj Lord Hager? Interesujące. Jaką ma do mnie sprawę przywódca paladynów? Obecnie Lord Hagen jest zajęty załatwieniem dostaw żywności dla paladynów. Domaga się sporządzenia listy potrzebnych towarów. Nareszcie najwyższy czas. Już myślałem, że o nas zapomniał. Zaczynam rozważać się nad wysłaniem do niego jednego z moich ludzi, ale teraz widzę, że nie ma takiej potrzeby. A co z listą? Nie martw się, od razu przystąpię ją do jej sporządzenia. Jednak to zajmie trochę czasu. Myślę, że kilka dni, ale nie mniej. Tak więc, do tego czasu możesz się tu trochę rozejrzeć i zapoznać się z moimi ludźmi, tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów, zrozumiano? Dobrze, tak zrobię.
I teraz zajmie jedna rzecz. Co tym razem? Kilku paladynów zwraca się z prośbą do siebie, abyś wydał im pozwolenie na to, żeby mogli pójść na polowanie w głąb wyspy. Skąd taki pomysł? Zwyczajnie mają dość siedzenia w jeszcze nie forcie, potrzebują trochę się rozerwać. Nie sądziłem, że tak się mają sprawy. Zaufaj mi, tak jest. Oni po prostu umierają tutaj z nudów. Powinieneś wiedzieć, że paladyny nie lubią siedzieć bezczynnie. No cóż, tutaj masz absolutną rację. Więc udzielić im pozwolenia? Nie powinienem się zgodzić, ale niech będzie. Myślę, że w tym przypadku mogą rozpracować kości. Chwila relaksu na łonie natury na pewno im nie zaszkodzi. To dobry pomysł. Świetnie, powiem im, że nie masz nic przeciwko. Dobra. Będę się musiał nauczyć kradzieży kieszonkowej. Ja idę stąd, ponieważ mnie to denerwują te dźwięki paladynów. A zamknijcie się! A zamknijcie się, paladyni. Tam są jaszczury. To fajnie, ale mogę żyć jakoś na plaży czy coś w tym wypadku? Nie wiem, tutaj jest jakieś zejście na plażę czy coś? Chyba jest. Choć nie jestem pewny. Ogniste zieleń. Tak, zbieraj wszystko. Ale i to tutaj jest zejście. Dobra, no to się trochę zajmiemy teraz. Mam przez kilka dni będzie to tam sporządzał. Ja też pod krywą nocy będę starał się wszystkie skrzynki pootwierać. Przynajmniej spróbuję. Ej, ma ognisko zaburzeń? Nie, na takie jaszczury to mi szkoda. Jeb. I już koniec. Właśnie o to mi chodzi. Trzeba sobie poekspić trochę. Znaczy nawet nie, że poekspić, ale te trofea pozdobywać, zwierzynca i tak dalej. Leśna. Zbieraj Bezi. W sumie jak nie zamierzam uczyć się eliksiru zręczności, ponieważ będę szedł tylko w siłę i w manę. Więc myślę, że mógłbym zjeść te wszystkie goblińskie jagody, no. Czemu by nie? Dobra, masz gnoju. Dobra. Sporo to pieców, jak ja dawno z palcami nie walczyłem. Jep. I pięć tutaj jest. To lajtowo. Lol. Topielec. Wyśmienicie. Fuck yeah. Sporo tego, jak na sam początek. Cieszy mnie to, ponieważ potrzebuję naprawdę bardzo dużo złota. Sami widzieliście, ile to kosztuje wszystko. Kradzieży kieszonkowe będę musiał się nauczyć. Dobra, wali mnie to tam. Jakiś amulet. W ogóle jakieś pierścień wcześniej dostałem przecież. Sprawdźmy. Amulet wojownika, siły ognia, amulet magicznego pancerza, spoko, magiczny pancerz, spoko, oko i nosa, spoko. To my mamy takie pierścienie. Siły życiowej to nie, przed bronią nie. Będziemy musieli jeszcze powybijać się wszystkich dowódców. W Korinis. To jest taka prawda. O, że nie lubię odgłosów morza, bo podjedziemy za blisko, to będzie tak głośno. A nie lubię, kiedy jest tak głośno właśnie z powodu morza. O, właśnie, żółwie są. Zaje fajnie, co sobie siłę zwiększę potem. Siły sobie tak zwiększymy, że ho. Dobra. Masz, gnido. Mięso żółwia. Fuck yeah. W ogóle jak mięso żółwia może dawać siłę potem? Czy zupa? No nie rozumiem. No macie tutaj gnidy. Jeden.
Jeszcze jeden. Dobra. To ja już mam na ciebie walone. Bezi. No. Czemu ich w ogóle nie mogłeś zaznaczyć? Dobra. Ryba. Z ryb też jakąś zupę można zrobić, ale no, niby się to opłaca bardziej. Na dłuższą metę. No i teraz się zaczyna morze. Dobra. No wiecie, w samym nagrywaniu, czy w Vegasie mogę to przyciszyć, ale... gorzej z... z moimi uszami teraz. Bo to naprawdę boli. Pełno tych ryb. A tutaj jesteś. Paskudo. Masz gnido. Oj Boże, ile byśmy musieli zabić tego wszystkiego, żeby dostać jakikolwiek bonus. Dobra, żółw. Tam są znowu jaszczury, ale tutaj popłyniemy. I to jest już naprawdę w cholerę głośno. Wejdziesz tutaj, Bezi? Wejdziesz. Dobra. Masz glidę. Boję się, że mi w ogóle punkt nauki może mi nie starczyć. No, to wszystko, co bym chciał umieć. No, chciałbym się nauczyć posługiwania się bronią dwuręczną. Muszę umieć... O, szaf królewski. Zdaje fantastycznie. Same kręgi sporo mnie many kosztują. Nauka run, przygotowanie run też mnie kosztuje kolejne... punkty nauki i... sztuki złota. I to nie małe sztuki złota. Naprawdę w dużej ilości. Ej, no ale jestem już daleko od tamtego. Dobra. Z sobą też nie mam problemu. A, dobra, jeden sobie może iść. Tutaj coś jest? Słyszę coś. Dawaj, gnido. A masz. Boże, Bezi. A jasny gwint. Skuszany mieszek jakby się tam kolesia. O, czyli będziemy mieli jakąś misję do zrobienia. Bruka magiczne rudy. Aha, jeszcze tam temu drugiemu kolesiowi muszę dać jego działkę z magicznej rudy. Więcej sztuk. A, widzicie, jednak te topielce nie uciekły daleko. Bierz tą rybę. Rybę. Dobra. Masz gnido. Masz gnido. W sumie to już będzie chyba ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam, bo będę miał jako repetycję za niedługo, a muszę się przygotować jako repetycję. Nie wiecie, muszę przeczytać trochę książek, pisać troszeczkę tekstów. A potem, no idę na korki, no. Co tu gadać, ale przy okazji zejdę na korepetycję, to przynajmniej ogarnę. I dam do renderingu z kilkanaście odcinków. Masz gnido. Urizel, co to jest? Ocierana muszla, spoko. Dawaj to pierwsze. O, ognisko jaszczury, o! Właśnie tego potrzebowałem. Ognistych jaszczur, sobie odporności na ogień, sobie... Troszeczkę się dorobię do odporności na ogień znowu. 75. Dostałem SMS-a, tylko sobie przeczytam. A dobra, już wiem, kto mi to napisał. Zaraz tej osobie odpiszę. Tylko my się tutaj zajmujemy dalej mordowaniem.
Jasny gwint, czemu to tak się zrobiło? Aj, lajtowo. A, tam jeszcze jeden jest. Dobra. Niech się mana trochę poregeneruje. Znaczy, niech się zregeneruje. Serio, muszę koniecznie popracować nad swoją dykcją. Koniecznie. Ja ci cieszę się, że mnie oglądacie i tak dalej, ale... chodzi mi o to, że jednak mógłbym być lepszy, nie? Jednak jestem tego osobą, która woli popracować nad sobą i dojść do czegoś. W ogóle to światło. O, ile tutaj topielców? I skrzynia tutaj jest. Tam jest kolejny żółw jeszcze. Dobra. Dobra. Chodź jeszcze ty. No chodź, no chodź. Szkoda, że nie było ukryta. Dobra. Jeszcze sporo jaszurów znajdziemy, ten szmon Beliara. W górniczej dolinie jest sporo jeszcze jaszurków, a ja jeszcze ich nawet nie pozabijałem, ale... to już na odcinkach za niedługo będzie. Lajtowo. Kolejny jaszur załatwiony. To chodźcie w topielce. Wam i to jest lajtowo. Dobra. Weź mi tego złap. Dobra. Wyśmienicie. A, ten jaszyr poszedł po prostu tam. Ja się dziwię, gdzie on jest. Ja tak oszczędnie z tymi miksurami. Jak mogę poczekać, ja poczekam przecież. Niech się mana poregeni sama siebie. Zabiję się topielca. Żółwie. Zbieram sobie wszystko. Dobrze. Dobra. I co? Kolejna otwiera na muszla. Ryba. Spory kawałek. Tak nawet to mówiąc. Bo tam jeszcze tego sporo jest. Do widzenia. A, szpon Beliara, dobra. Robimy zapis. Gdyby coś miało później, tak. 76 godzin. Raz, dwa, trzy. No i nie muszę marnować nawet eliksiru. Wyśmienicie. Dobra, jeszcze na wizji spróbuję otworzyć tą skrzynię. Ciekawe, czy będzie w niej pułapka. Raz, dwa. Czyli raz, raz, dwa, trzy. Czyli raz, raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, nie, raz, raz, dwa, trzy, raz, 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 czyli raz, 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 dwa, trzy, raz, 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 czyli raz, raz, dwa, trzy, raz, 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 raz. Czarna pełra, ognisko jaszura, spoko. Nie wiem, czy nie zginę przypadkiem. Oj, dobra, dobra. Teraz ja już to otworzę poza wiedzą i to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Pa.